Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie wszystkich przybyłych dzisiaj gości na zaproszenie starosty Konińskiego, na wręczenie stypendium. Jak każdego roku spotykamy się w tak miłym, zacnym gronie, gdzie z wielką przyjemnością pan starosta Koniński dzisiaj wręczy stypendia wszystkim najlepszym. Bardzo się cieszę tym pięknym widokiem, który tutaj mam przed sobą, bo tak zapełnionej sali jeszcze chyba w żadnym roku nie mieliśmy. Jest to wyjątkowa grupa uczniów naszych szkół, którzy osiągają najlepsze wyniki w nauce. Wszyscy mają powyżej 4,75 przeciętną. A oczywiście świętować jest co, bo jest to jak od początku, jak tylko żeśmy zaczęli przyznać, a już to ponad już kilkanaście lat, to jest to największa grupa. W roku ubiegłym na przykład dla przykładu było 64 uczniów, a w tym roku jest 80. Cieszymy się z tego bardzo mocno, bo również to wpływa na wyniki w nauce, znaczy na same wyniki, jakie w szkołach, jak osiągają na przykład na maturach. I tak podam na przykład, że w roku ubiegłym zdawalność matur była wysoka, powyżej 70%. Natomiast w samej szkole na przykład w Kleczewie to było prawie 97%, a więc to wszystko cieszy. No i między innymi temu, że właśnie mamy tych kilkudziesięciu takich prymusów, bym powiedział, to oczywiście szkoła też może osiągać coraz to lepsze wyniki w nauce. W tym roku zostało przeznaczone 132 tysiące, o ile sobie dobrze przypominam, ale my tutaj nie mówimy o kwotach. My mówimy po prostu, mamy taką zasadę od kilkunastu lat, że wszyscy uczniowie, którzy osiągną tą przeciętną 4,75 w nauce, wszyscy otrzymują stypendium w wysokości 200 zł przez 10 miesięcy. Także tutaj dla nas to jest istotne. Nie jest istotna globalna kwota. Globalna kwota zawsze się znajdzie i myślę, że tak będzie w następnych latach. Niezależnie od tego, ilu stypendystów będziemy mieli, to ta kwota w budżecie się na pewno znajdzie. Ważne jest, żeby młodzież osiągała jak najlepsze wyniki w nauce. Dla nas to jest najistotniejsze. Uczniowie, którzy bardzo dobrze się spisują, bardzo dobrze się uczą, którzy uzyskają bardzo wysokie wyniki, przede wszystkim na egzaminie zawodowym, bo zdawalność na egzaminach zawodowych nasze technikum ostatnio utrzymywała się w granicach 100%, ale również i matury, no i też również i olimpijczycy, tak jak tutaj Krzysiu, który jest laureatem Olimpiady o mediach, czyli dziennikarskie, realizowanych przez wszystkich dziennikarzy z całej Polski. Poza tym ciężka praca wszystkich nauczycieli, pracowników, no i przede wszystkim uczniów, którzy muszą ciężko pracować, prawda, na te oceny, na te wyniki. No, w zeszłym roku brałem również udział w Olimpiadzie Wiedza o mediach, a także Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej, w której zająłem w etapie wojewódzkim czwarte miejsce, także no, byłem też zadowolony z tego wyniku. Wiedza o mediach, no to myślę, że jest to jedno z moich zainteresowań, ponieważ no, mój kierunek ekonomiczny raczej nie ma zbyt wiele wspólnego, ale wiedza konsumencka myślę, że bardzo dobrze uzupełnia mój przedmiot, z którym się uczę.